Witam Was na ostatnim elemencie naszego dzisiejszego spotkania. Są ze mną wspaniałe ekspertki, dr Marta Karwacka, socjolożka biznesu, ekspertka do spraw CSR, prowadzi firmę badawczą, doradczą, współtworzy koalicję na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Jest autorką książki na temat współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi w ujęciu CSR, jest autorką bloga How to Welfare. W 2018 roku została wyróżniona statuetką RSI Awards 2018 za swoją działalność na rzecz odpowiedzialnej mody. Pani Magda Pątka, projektantka ubioru, specjalistka CSR w Młodzież Zdobywczyni Biuru Znaczących Nagród oraz wyróżnienie w biegłym sądowym w specjalizacji projektowania ubioru i kostiumografia. W 2013 roku wydała książkę Etyka w Młodzie, CSR w przemyśle odzieżowym i wykłada CSR w Młodzie na MSKW. Anna Pięta, strategka do spraw zrównoważenia w Młodzie i współautorka podcastu Mudatox. Przez kilka lat organizowała targi autorskie mody Hashworth, co pisze o świadomej konsumpcji w gospodarce obiegu zamkniętego. Wierzę, że każdy z nas może być zmianą, którą chce zrobić w otaczającym świecie. I pani Magdalena Korol, adwokacka, zajmuje się w prawie mody, w ramach swojej specjalizacji kompleksowo doradza przedsiębiorcom działającym w branży odzieżowej. Jest także prezeską Instytutu Prawa Mody, autorką wielu publikacji dotyczących tematyki własności intelektualnej i prawa mody, prelegentką podczas konferencji spotkań branżowych i współautorką bloga Prawo w Modzie. Bardzo się cieszę, że w takim gronie możemy porozmawiać na bardzo ważne dla nas wszystkich tematy. I przed chwilą właśnie w kuluarach zaczęliśmy temat tego, że tak naprawdę obracamy się w tym samym kręgu, tak zwanym własnym sosie. I co możemy zrobić, żeby tak naprawdę wyjść z tego sosu mody odpowiedzialnej i jakie warunki muszą zostać spełnione zarówno ze strony gigantów modowych, jak i konsumentów, żeby mówić w końcu o globalnej zmianie? Chyba, że usiadłam. Dzień dobry Państwu. Faktycznie tak w kolorach zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to jest tak jak z kobietami, że kobiety rozmawiają o swojej sytuacji na rynku pracy w swoim wąskim gronie, tak? Wychodzi bardzo często tak, że te ich postulaty jak najbardziej słuszne nie wychodzą poza te ramy. Dlatego ja na przykład w tym miejscu bardzo organizatorom dziękuję za zaproszenie mnie do tego panelu, bo jednak to prawo ma znaczenie i cieszę się, że świadomość prawna w tej branży bardzo mocno rośnie, czego osobiście doświadczam. Natomiast co zrobić, żeby to wyszło, tak? Bo takie było pytanie, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu. Z mojego punktu widzenia jak najwięcej o tym mówić. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli mniej, około 10%, niektórzy mówią, że 5% społeczeństwa zacznie o czymś mówić głośno albo wprowadzać jakiś nawyk czy jakiś zwyczaj, to staje się to już trendem. Takim przykładem, o którym rozmawiałyśmy w kuluarach, to były te przysłowie słomki, tak? Że już nie tolerujemy plastikowych słomek w napojach, przynajmniej ja. Natomiast w mojej ocenie, z punktu widzenia prawnika, no, trzeba zacząć absolutnie od siebie. Jeżeli my naszą postawą za każdym razem manifestujemy jakąś niezgodę na coś, tak? W tym przypadku było fast fashion i całą osobą to pokazujemy, no to chyba na tym nic polega, tak? I wydaje mi się, że trzeba zacząć o tym mówić, bo i tu już mówię jako prawnik, papier przyjmie najpiękniejszy przepis prawa, najpiękniejszą regulację. Natomiast, że ona nie będzie wprowadzona w życie, to istnieją dwa terminy. Prawo i stosowanie prawa. I prawo może być najpiękniej napisane, ale jeżeli ono nie będzie stosowane, a stosowane jest wtedy, kiedy faktycznie ktoś się oburza na coś. Zobaczcie Państwo, no tutaj moje szanowne koleżanki się głębiej nad tym tematem pochylą. Jak duże korporacje musiały się zmierzyć z tematem, że po prostu konsument nie chce czegoś, tak? Albo zaczyna być coraz bardziej świadomy i zaczyna mieć oczekiwania co do tego, żeby się korporacje trochę tłumaczyły, tak? Raportowały i tak dalej, no to nawet duże korporacje, nie wiem, podjęły w większym zakresie to wyzwanie, tak? Więc wydaje mi się, że na tym bardzo. A jakie mogą być mechanizmy egzekwowania tego, czego brakuje, czyli na przykład transparentności? Pod prawym kątem, tak? Mechanizmy egzekwowania. Bo
powiem szczerze, mamy w tej chwili, to jest moja oczywiście osobista opinia, wydaje mi się, że mamy taką sytuację, że to klient egzekwuje. Umówmy się, bo jeżeli... Głosuję swoim portfelem. No, zdecydowanie. Bo jeżeli mamy tego świadomego klienta, jeżeli chodzi o instrumenty prawne, ciężko mi sobie wyobrazić, że w gospodarce wolnorynkowej, bo powiedzmy sobie, jest gospodarka wolnorynkowa, która strasznie przyspiesza, tak? Te liczby, to już chyba już tyle jest jak zależy, że ja muszę okulary zakładać, żeby się one nie mnożyły, tak? Ile wynosi roczny budżet w samych Stanach, który wydajemy na przykład w łańcuchu, tak? To jeżeli to tak wszystko galopuje, tak pchamy przód, to jedyną rzeczą, którą my możemy zrobić, to zarazić klientów, albo jakby pobudzić w klientach tą świadomość i temu służą takie akcje, kto wyprodukował twoje ciuchy, tak? Wcześniej nikt takiego pytania nie zadał, a tutaj nagle wszyscy stanęli na baczność, ale kto wyprodukował te ciuchy, tak? I świetnie jest się móc czymś pochwalić, że moje ciuchy to są wyprodukowane w sposób, który jest fair, tak? Czyli wróćcie sobie fair. Ale może ja się później oddam z przyjemnością głosu koleżankom. Dobra, nie wiem, czy tak po kolei, czy po prostu myślę, że jest na tak mało osób, że możemy po prostu jednocześnie o tym mówić. Ja im więcej się nad tym wszystkim zastanawiam i im bardziej też więcej informacji do mnie trafia na ten temat i tak naprawdę pokonałam ileś tam szczebli do tej, i w tej zrównoważonej modzie, i w modzie lokalnej, i widziałam bardzo dużo polskich marek od środka, które nigdy nie komunikują, że są zrównoważone, a są w pewnym sensie, a w pewnym sensie nie są, bo w większości nie wiedzą, z jakich materiałów szyją i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to jest ciągle takie, słuchajcie, ubijanie mianę i ciągle sobie dyskutujemy, ja mam wrażenie trochę o tym samym i ciągle mówimy przekonani do przekonanych. Czyli jakby wy wszyscy tu już wiecie, że jest problem, my też wiemy, że jest problem. I rzeczywiście to pytanie Eweliny jest bardzo zasadne, jak z tym wyjść. Problem polega na tym, że to wszystko jest powiązane. To znaczy jakby nie da się oddzielić mody od kapitalistycznego modelu gospodarki, w jakim żyjemy. I właśnie od tego ciągłego wzrostu, który po prostu wczoraj zrobiliśmy 100% normy, jutro musimy zrobić 102, bo inaczej to się nie spina. No i teraz ja nie wiem, bo nie jestem na tyle mądra, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, żeby to jednak zmienić. Czy mamy się zatrzymać i przez parę kolejnych lat opracowywać nowy system wymiany wszystkiego. To nie tylko chodzi o ubrania, tak? Akurat my tutaj jesteśmy w sprawie ubrania, ale nie tylko chodzi o ubrania. Nie opłaca się po prostu w dzisiejszym systemie reperować, dbać i tak dalej. Opłaca się głównie produkować nowe rzeczy. W związku z czym, tak jak powiedziała też Magda, to musi być wszystko razem. I legislacja, i cała nasza wspaniała polityka, jak wiemy, czyli cała góra, i korporacje, które wtedy będą zobligowane do tego, żeby jednak zmieniać swoje praktyki. Ja uważam, tak jak Magda, że ogromny wpływ mamy my, konsumenci, ale nie dlatego, że chciałabym zwalać teraz tą odpowiedzialność na pojedynczych ludzi, tylko dlatego, że tak naprawdę no to jest taki najprostszy opór, jaki możemy stawiać, czyli wybierać te marki, które są i etyczne, i bardziej ekologiczne, i bardziej zrównoważone, i bardziej świadome tego, jak bardzo nam się zmienia i ucieka ta nasza planeta. Więc tak, i dlatego takie wydarzenia jak Who Made Your Clothes i cały ruch Fashion Revolution, który jeszcze z tego co wiem 2-3 lata temu zbierał na całym świecie 2 miliony ludzi, które brały w tym udział, dzisiaj już jest chyba około, nie wiem, 10 milionów, tak? Więc jakby na pewno ta świadomość jest dużo, dużo większa i ten nacisk oddolny, taki pojedynczy, ma moim zdaniem ogromne znaczenie, natomiast też poprzednia prezentacja, która mówiła o tym, że nie jesteśmy specjalnie skorzy do tego, żeby wybierać etycznie i że nawet jeżeli to jest, nie wiem, 10% droższe, to już zmieniamy nasze nawyki. No, my tutaj wiemy, że tak nie jest, że tak nie mamy, ale naprawdę 99% ludzi niestety ma inaczej. No i nie mam dobrej odpowiedzi na to, jak z tego wyjść. Ale na pewno połączenie bardzo różnych dziedzin, ale też jak w takiej piramidzie kolejnych, bardzo dużo media o tym zaczęły mówić, myślę, że Marta może najwięcej i Magda o tym, jak to się zmieniło na przestrzeni lat, więc ja już kończę teraz. Dziękuję bardzo.
Znaczy ja wrócę do tych konsumentów, bo to jest ciekawe zagadnienie i myślę, że to jest klucz w ogóle do, w pewnym sensie do rozwiązania. W moich badaniach podczas pracy doktoranckiej, którą obroniłam na Creative University w Lizbonie w tym roku, wyszło jasno, że stawienie na konsumentów to jest bardzo duży błąd ze strony korporacji, dlatego że po pierwsze, to korporacja produkuje ubranie i może obciążać odpowiedzialnością przez wyprodukowany nieetycznie przez siebie produkt. Bogu winnych ludzi. Kolejna kwestia. Utopijnym myśleniem jest zakładanie, że wyedukujemy ekologicznie 9 miliardów konsumentów na całym świecie. Poza tym oczekiwanie, że przeciętny konsument, który zmaga się z codziennymi problemami, ma różne poziomy wykształcenia, różne poziomy wrażliwości i różne pochodzenie, jeżeli chodzi o background kulturowy i polityczny, że oni pewno posiadali kompetencje do tego, żeby dokonywać super etycznych wyborów. Jak to powiedział bardzo znany pisarz związany z etyczną modą i z etycznym designem, Jonathan Chapman, to jest tak jak danie Ferrari czterolatkowi troszeczkę, czyli jakby bardzo duże ryzyko. Konsumenci powinni otrzymać przez firmę wyprodukowany etycznie produkt. Kolejna kwestia jest taka, że za odpowiedzialną produkcją etyką wśród badań głównych aktorów CSR wychodzi na to, że to są projektanci. Projektanci mody są odpowiedzialni przez to, że kodują produkt na poziomie designu, na poziomie rysunku. W 80% mają szansę zakodowania produktu w sposób etyczny. I tego dowiodły różne badania, m.in. z Art University profesor Kirsi Minimaki, która jest jednym z największych autorytetów na świecie, jeżeli chodzi o cyrkularną ekonomię. Ona to potwierdziła. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, również poprzez odpowiednie technologie. Więc wśród entuzjastów mody mogę powiedzieć, że projektanci ubioru są na takiej prominentnej pozycji, którą mogą bardzo dużo zdziałać i pomagać oczywiście konsumentom w dokonywaniu etycznych wyborów poprzez edukowanie konsumentów, ale jakie edukowanie? Czyli odpowiednie zamieszczanie odpowiednich informacji na metkach, na stronach internetowych, współpracowanie z działem marketingu, z top managementem, jeżeli chodzi o właśnie wystawianie informacji w necie, w sieci. Konsumenci, którzy są zainteresowani zieloną modą, odpowiedzialną modą, oni sami Państwa znajdą, to znaczy się te etyczne firmy i będą szukali tej informacji. Natomiast przeciętny konsument, tak jak tutaj Pani powiedziała, też nie interesuje się specjalnie ekologiczną modą i nie oczekujmy tego od tych ludzi, bo ludzie mają różne percepcje i nie możemy ich całkowicie do siebie dostosować. Oni z czasem będą dojrzewać razem z firmami, w sposób naturalny będą rosnąć w tym kierunku tej etycznej, ekologicznej mody. Na pewno taką powiem pozytywną rzecz, przez te 15 lat właśnie ostatnie jest tak fantastyczna zmiana, jest taka moc, jest tak duży trend, jeżeli chodzi o sustainable fashion. Tworzą się nowe wydziały odpowiedzialnej mody na uniwersytetach, jest coraz więcej specjalistów, jest coraz więcej eventów jak ten, tworzą się nowe marki. Jest dobrze, jest podstawa, którą można dalej rozwijać. Ja mam wątpliwość co do tej bańki, o której powiedziałaś na początku, bo ja myślę, że bańce byliśmy 5 lat temu, rzeczywiście. Właśnie, tu Magda powiedziała o tych 15 latach, ja też gdzieś mam taką perspektywę wielu lat i moim zdaniem zmiana jest duża, dlatego że ja nie nadążam czytać o odpowiedzialnej modzie już teraz. Znaczy, w dziennikach politycznych pojawia się ten temat, w dziennikach, w magazynach mody pojawia się ten temat. Właściwie wszędzie konsumenci są coraz bardziej aktywni, ale to co nie znaczy. Tak? Natomiast nie powiedziałabym, że to jest taka bardzo szczelna bańka, tylko powiedziałabym, że ta bańka zaczyna pękać i gdzieś to powietrze uchodzi dalej. Zgadzam się co do tego, że nie wszyscy są przygotowani na tą wiedzę, bo ona nie jest łatwa. I wydaje mi się, że znaczy, też się chyba nie do końca zgodzę z taką postawą, że nie dzieją się różne rzeczy, bo takie systemowe, dlatego że też mieliśmy świadomość tego, że wszelkie systemowe zmiany potrzebują czasu. Ja też bym chciała, żeby to były radykalne cięcia, ale tak nie jest, bo to też chodzi o świadomość pracowników korporacji. Znaczy, no, albo to będą ogólne i być może legislacyjne jakieś obostrzenia, albo nie. Jeśli chodzi o konsumentów, to naprawdę uważam, że jest bardzo duża zmiana i są. I ja bym też konsumentów nie wrzucała właśnie do jednego worka, to znaczy są ludzie, którzy chcą być 100% eko,
Są ludzie, którzy szukają właśnie, w jaki sposób mogą być. Są ludzie, którzy mieszkają nie tylko w Warszawie, więc mają bardzo różny dostęp i finansowanie, znaczy różne zasoby, żeby jakby dostać się do tej odpowiedzialnej mody. Nie zawsze oni wiedzą, że na przykład second hand to też jest odpowiedzialna moda, więc może nawet nie wiedzą, że są w jakiś sposób odpowiedzialni. Ale coraz więcej globalnych marek inwestuje w nowe rozwiązania, coraz więcej globalnych marek już zaczyna ogłaszać zmiany modeli biznesowych na włączanie w drugi obieg swoich ubrań, więc jakby ja widzę duże zmiany, natomiast ja wiem, o co ty pytasz. Pytasz o to, żeby to nagle po prostu stało się na całym świecie, żeby nam przestało zagrażać to, co nam zagraża, jeśli chodzi o środowisko. I niestety, ale myślę sobie, że takim oby się to nie stało, natomiast takim momentem, kiedy możemy rzeczywiście się otrząsnąć, to będzie wtedy, kiedy rzeczywiście zobaczymy, że środowisko nam zagraża i prawdopodobnie to jest przez to, że my wciąż kupujemy nie tylko ubrania, ale też wciąż nowe telefony, wciąż nowe garnki, wciąż nowe zabawki. Bo większość emisji gazów cieplarnianych wynika z produkcji rzeczy, które ciągle chcemy wymieniać na nowe. Więc ja trochę sobie myślę tutaj o piramidzie Maslowa i jeżeli my nie będziemy mieli zabezpieczonych tych potrzeb podstawowych, pierwsze są fizjologiczne, drugie są od dołu bezpieczeństwa, a coraz częściej czujemy, że to bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci jest zagrożone, to ja też myślę sobie, że my dlatego zaczynamy rozmawiać o ubraniach. I nawiążę jeszcze do Słomek, żeby to moim zdaniem ten ruch przybrał masową skalę i że właściwie on przybiera trochę taką już globalną skalę, to jest też łatwość na przykład dzielenia się informacją w social mediach. To nie wymaga jakoś specjalnie dużo energii, pisania podań, pytania. Wiecie, tak jak kiedyś było, tak, że myślemy do prezesa, on nie odpowie, albo skontrujemy ekstra, tylko piszemy po prostu w social mediach. Ze Słomkami myślę, że się udało to i to jest cudowne, a wiele osób to krytykuje też, że te Słomki to właściwie nic. Trochę wrócę do tych second handów, o których mówiłaś wcześniej. Czy uważasz, że to jest rozwiązanie? Bo z tego, co pamiętam, pani Magda Kłonka ma trochę inne zdanie na temat second handów. Znaczy, nie chciałam powiedzieć, że inne zdanie, ale badania jasno wskazują, że konsumenci w szczególności warstwa średnia społeczeństwa i ta wyższa nie do końca akceptują second handy z racji pobudek czysto higienicznych. To nie chodzi o prestiż, chodzi prędzej te grupy będą organizować swap parties, nie wiem, czy Państwo wiecie, co są te swap parties, czyli wymiany. Ja też dużo chętnie tak o koleżance, czemu nie, ale o opcji osobie niekoniecznie. Też nie do końca wiemy, jak to zostało zdezynfekowane, kto to nosił. Jest tutaj dużo takich barier psychologicznych i higienicznych, ale ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć a propos konsumentów, żeby nam nie uciekło, jak przejdziemy od konsumentów. Jeśli Państwo mieli czas już po wykładzie sobie poszukać, można w internecie takie zjawisko jest neutralizacja. Ono bardzo ładnie też tłumaczy, dlaczego często konsumenci zaniechują etycznych wyborów i się deaktywują jako odpowiedzialni za modę, którą kupują. Ono jest bardzo proste, ta formuła pokazuje sposoby różne i techniki wyparcia z siebie odpowiedzialności i zaniechania. Jest to tak przy okazji taka mała praca domowa. Mogę się odnieść, bo to co Marta powiedziała, jest taki bardzo spory, też fajny raport, zachęcam Was do czytania, jak kupuje generacja Z. I to jest świetnie, co jest pokazane, bo faktycznie myśmy zaczęli, że tak sobie siedzimy w tym hermetycznym naszym środowisku i sobie tak rozmawiamy o modzie, wiedzieli, nikt o tym nie wie, nie, to nie jest prawda. Natomiast generacja Z się dzieli, nie są to niestety równe połowy, na dwie części. Jedna część to jest ta, mówiąc w skrócie, to mi, czyli jestem ja skupiona na sobie, to są właśnie główne przedstawiciele tych fast fashion, ale bardzo silny, coraz silniejszy, niestety mniejszościowy, no, ale rozwojowy trend, to jest ta grupa we, czyli to, że my coś chcemy robić, coś chcemy zrobić razem. To jest właśnie w kontekście tego, co moje żony przedmówczynie powiedziały, to jest to, że jednak jest ta zmiana jest z różnych stron włączana, bo oczywiście, co Ania też powiedziała, to są naczynia połączone i to nie jest nigdy tak, że za chwilę konsumenci idą na ulicę, chcemy kupować dobre podkoszulki, albo same korporacje mówią, dobrze, to my teraz będziemy tacy wspaniali, że zrezygnujemy ze swojej marży, żeby tylko fair produkować. To tak nie działa, to są naczynia połączone. Natomiast ten trend we jednak troszeczkę wzrasta i to jest, wydaje mi się, dobry prognostyk.
to ja myślę też, że oni walczą o swoją przyszłość. Znaczy, ja rzeczywiście sobie myślę o ludziach, którzy mają kilkanaście lat, jak sobie pomyślę, co ja miałam w głowie 20 lat temu, no to ja nie myślałam o zmianach klimatycznych, tylko o tym, jak fajnie spędzić sobie życie. Ja myślę, że to tym bardziej odnosi się też do młodych ludzi, że coraz większa grupa myśląc o sobie, myśli o nas, o UI. I dlatego też wydaje mi się, że oni będą takim być może motorem konkretnych bardzo zmian. Bo zresztą pokolenie Z to jest pokolenie rozumiane w 95 roku, tak? Więc to są ludzie 20-paroletkowie. Czyli mają kolejne. No brawo. Natomiast odnosząc się jeszcze do tekstów, pozwolę się odnieść do tego, to akurat tak się składa, że w mojej praktyce zawodowej my bardzo dużo pracujemy ze startupami, z inwestorami. I to, co ja jeszcze też bym chciała jakby wskazać, co jest pozytywnym bardzo trendem, to jest to, że powstaje bardzo dużo startupów i one coraz szerzej, czy coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych w inwestowanie w takie produkty, które dotyczą recyklingu, upcyclingu, marketplace'ów dla lumpeksów na przykład właśnie w kontekście tego słowa, radzenia sobie po prostu z tym nadmiarem odzieży. Więc mi się wydaje, że to są trochę takie sprzężenia zwrotne, naczynia połączone, ale chyba z tych naszych wszystkich wypowiedzi wybrzmiewa to, że jeżeli któregoś elementu będzie brakować, to ten proces zajdzie trudniej. On zajdzie, ale zajdzie trudniej, więc i proces korby, i że korporacje, i że świadomy konsument, co bym tak powiedziała słusznie, jest bardzo zróżnicowany. Natomiast no, coraz bardziej gdzieś tam, mimo wszystko świadomo, może bardziej w większych miastach, ale mimo wszystko, no, plus oczywiście na to warstwa prawna, warstwa edukacyjna, to, że o tym się pisze przede wszystkim, to co Marta słusznie zauważyłaś. Ja też nie nadążam, ale to mnie bardzo cieszy, bo jak czytam nagłówki, to już jest fajne, prawda? No właśnie, mówi pani o zbyt dużej ilości ubrania. Czy wiecie, czym jest wardrobing? No tak, wypowiadałam się w pytaniu na śniadanie ostatnio. Na ten temat tego wardrobingu. Tak, wiemy, czym jest wardrobing. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale generalnie chodzi o to, że rzecz się kupuje, nosi się ją, po czym się ją zwraca do sklepu. I ja uważam, że to nie jest dobre. I pan redaktor prowadzący stwierdził, że to jest w trendzie eko, bo ktoś może później dalej nosić te ubrania. Więc ja to trochę zmieniałam, jak to. Ktoś ma ochotę nosić po kimś ubrania, jakieś, nie wiem, brudne, zapocone. Natomiast generalnie chodzi to troszeczkę o to, że to tak trochę prawnie się powłączam, że odstąpienie w sklepie nie ma odstąpienia w sklepie stacjonarnym. Te zwroty, tak, to jest dowolność i polityka danego sklepu. Prawnie ta instytucja nie istnieje. Pamiętacie, może część z Państwa jest trochę starsza, zwrotów nie przyjmujemy, prosimy o rozważne zakupy, nie były takie te. Natomiast takie napisy. Natomiast w sytuacji, w której firma ma taką politykę, że ona chce najwięcej sprzedać, to się decyduje na ten zwrot. Ten zwrot na przykład w online jest 14 dni, masz prawo odstąpić od umowy, bo to jest sprzedaż na odległość. W sklepie stacjonarnym te terminy potrafią być nawet dłużej do 100 dni. No to słuchajcie, kupujecie ubranie, 100 dni je trzymacie, po czym je zwracacie, no to umówmy się, to no właśnie, Marto, to jest sezon już w tej chwili. Więc to jest już jakby, to jest karygodne w ogóle, że taka sytuacja ma miejsce. Ania, to co o tym myślisz? Jako rebel w tej dyskusji może coś powiem z drugiej strony. Wiesz co, nie wiem, dla mnie to jakby, trudno mi powiedzieć, czy ja nie mam najlepszego zdania o wszelkich korporacjach odzieżowych na świecie, więc trudno mi powiedzieć, czy robimy w ten sposób im krzywdę. Nie wiem po prostu. Jakby, nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle zrobić jakąkolwiek krzywdę. Jaką krzywdę oni robią innym ludziom, którzy szyją nasze ubrania, które wiemy dobrze, kosztują nie tyle, ile wynosi ich prawdziwy koszt. I nie mówię tu już o tej aspekcie etycznym, który jest bardzo ważny, ale na pewno o tym cały dzień mówiliście, ale o tym aspekcie środowiskowym. Jak WWF zrobił w zeszłym roku taką symulację, jakby jaki rachunek planeta powinna nam wystawić, to tam było bardzo dużo zer. To było pewnie, mam nadzieję, że wartość po prostu wszystkich korporacji, które po prostu, no jakby, i ja w ogóle nie lubię tej dyskusji, bo jakby jej nie lubię, ja cały czas jednak jestem przekonana, bo chociaż też są generacje, że konsumenci mają jednak mimo wszystko jakiś tam wpływ. I też nie nienawidzę, jak ktoś mi mówi, że jak nie będzie kupował w Zarze, to ludzie nie będą mieli pracy, to ja już wtedy wychodzę po prostu. I to jakby, to znaczy, że no, że nie, że się nie pogadamy. Ale jeszcze tylko bardziej, tutaj bardziej to nie jest o to, żeby dokuczyć
korporacją. Tylko, żeby znosić, tylko by less po prostu, nie? No właśnie, no więc dlatego mówię, że to jest w ogóle znowu... Że ponoć, ale znowu wracamy do tego, że ten system jest nienormalny po prostu, w którym po prostu, jakby, który generuje takie, takie patologie, tak? Że po prostu bierzesz coś i możesz po studniach zwrócić, no bo tej firmie też na tym zależy, żebyś to kupił, nie? No ale... No nie wiem. No właśnie, jeśli już o ramieniu krzywdy, o tym, że nie robisz dużych korporacji, a czy taka marka ma dwie litery, która jest dużą korporacją, ale robi duże wydarzenia, na którym mówi się o tym, robi nam krzywdę czy nie? Który sam brał udział. Tak. To bardzo ciekawe, wiesz co, myślę, że w pewnym sensie robi, no bo oczywiście cały czas produkuje takie, tak duże ilości jednak szybkiej mody, że nawet to, co robi dobrego, no jest nierównoważne. Cały czas jest tego za mało. No ale też jest w takim, a nie innym modelu i w takim, a nie innym systemie wymyślone i w takim, a nie innym systemie żyje. I nie mówię już teraz o teraz pracownikach fabryki, tylko pewnie mnóstwie innych pracowników, którzy pracują na to w biurach itd., itd. Ja pamiętam akurat o marce na dwie litery, o której mówisz. Jak jeszcze parę lat temu robiliśmy z Milino zupełnie akcję właśnie a propos hasza i za to kupowaliśmy drzewa dla warszawiaków itd., itd. Wtedy chyba w ogóle ani my, ani oni nie wiedzieliśmy do końca, co robimy. Dzisiaj to się naprawdę diametralnie zmieniło. I z tego, co ja mogę wiedzieć z ich raportów, tak, no to tam się bardzo dużo zmieniło. Notabene cały czas akcja jest Turnaround H&M i po prostu powiedziałam firmę na dwie litery. I a propos minimalnych płac, nie odnieśli się do tego całkowicie jasno, więc jest jakby każda ta marka ma na sobie jakąś tam wskazę. Czyli się odniosę do tej krytyki, jeżeli chodzi o dużą korporację. Otóż chciałam obronić tą markę pod każdym względem. Po pierwsze, dzięki tej marce w momencie terapii, a są co najmniej trzy takie, które inwestują w sustainable fashion, takie globalne marki, dzięki niej bawełna ogranicza na świecie jest w cenie takiej, jaka jest w ogóle akceptowalna i możliwa do zakupienia przez również mniejsze marki. I w ogóle, że ma cenę nie gigantyczną, tylko cenę równiarną do zaakceptowania. Poza tym ta marka sprzedaje rzeczy z bawełny organicznej poniżej kosztu zakupu bawełny organicznej, czyli świadomie inwestuje swoje finanse i zasoby ludzkie w promowanie ekologicznej mody. Spodziewając się, że nagle zmieni swoją kapitalistyczną naturę i wywróci system do góry nogami, jest niemożliwe. Ta marka ma udziałowców, ma swoje notowanie na giełdzie i jest marką odpowiedzialną i odpowiada też przed innymi ludźmi, przed którymi musi przedstawić swoje roczne wyniki finansowe. Więc robi to stopniowo, ma strategię, tak jak większość znanych marek, które inwestują w odpowiedzialną modę. I ta strategia polega na tym, że stopniowo zmieniają swoją naturę, charakter i zwiększają tam o 5 albo o 10% część kolekcji w tych markach jest co roku o 5-10% więcej wykonana z bawełny organicznej, z poliestru, z recyklingu i tak dalej, i tak dalej. I ja tylko powiem, że menadżerka CSR tej marki powiedziała kiedyś, że niezależnie co zrobimy, i tak będą nas bić. To znaczy się, konsumenci są wobec siebie, to stosują neutralizację, ale jak ocenią ci korporacje, to są bardzo krytyczni i pierwsi do bojkotu. Więc należy marki, niezależnie czy duże, czy małe, wspierać małe bardzo, dlatego że na przykład według badań wieloma rozwiązaniami dla zmian systemowych jest inwestycja w slow fashion i w bardzo małe marki właścicielskie. I Państwu bardzo serdecznie polecam, żebyście Państwo te marki swoimi zakupami i wyborami etycznymi właśnie wspierali. Ja chyba też się chciałam odnieść do tego, do dużych marek, ale też przez ten system i to we, dlatego że i te naczynia połączone. Znaczy nie wierzę za bardzo właśnie w to, że nagle globalne marki staną się 100% etyczne. No nie. Mnie też mocno, znaczy myślę, że jesteśmy też w takim momencie, że konsumenci naprawdę mają wybór, nie mieli go jeszcze tam 10 lat temu, nie mieli go nawet 5 lat temu. Dzisiaj jest coraz więcej marek, kolekcji, wiedzy, dostępu do tej wiedzy i tak dalej. Ale też właśnie coraz więcej globalnych marek zaczyna na przykład inwestować w nowe startupy, które, nie wiem, wymyślają innowacyjne tkaniny, na co ani mnie, ani pojedynczych konsumentów pewnie nie byłoby stać, bo to są naprawdę miliony euro. Więc w tym sensie ja też bronię trochę jakby roli dużych marek, bo jeśli one się nie zmienią, no to my możemy sobie tak tutaj gaworzyć. Tak naprawdę 500 chyba największych korporacji na świecie
świecie odpowiada za 70-80% handlu w ogóle globalnie na świecie, więc wyobraźcie sobie Państwo, żebyśmy codziennie kupowali małych marek, no to sobie będziemy w bańce. Jeżeli w tych dużych korporacjach zacznie się coś dziać, to wtedy możemy liczyć na jakąś zmianę. Mnie trochę rzeczywiście, jestem w takim momencie, chyba irytuje to, że jest wielu konsumentów, którzy nie doczytują za bardzo, co się dzieje wśród globalnych marek, chociaż od razu mówię, też jestem bardzo ostrożna, jeśli chodzi o wszelkie informacje, ale od razu banują, chociaż jestem przekonana, że część z nich i tak wchodzi do tych sklepów. Czyli rozumiałabym to, gdyby powiedzieli, ja tam nie chodzę, ja nie kupuję, ja szukam gdzieś indziej. Okej, masz prawo wtedy krytykować, tak mi się wydaje, to jest moja oczywiście osobista. Natomiast jeśli zdejmujesz z siebie odpowiedzialność, bo możesz krytykować, bo ktoś coś robi, krytykując właśnie, ale jednocześnie kupując w tych sklepach, no to jakby nic się nie zmieni. Znaczy musimy trochę pomyśleć o sobie i o swoich postawach, wydaje mi się. A im więcej będziemy o tym mówić, ja sobie bardzo cenię rolę buntowniczki naszej Ani, w naszym gronie od 2 lat chyba. Bo też dzięki temu, że coraz więcej się o tym pisze, nie jesteśmy w takiej mikrobańce, tylko Ania jeszcze niedawno organizowała targi mody i nagle ona mówi ludziom, z którym się zna, przestań kupować, albo ja przestaję kupować. Jest przykładem też, że można, jestem przekonana, że Ani z większym zainteresowaniem słuchają ludzie ze świata mody niż mnie, czy kogo innego, to tym tematem zajmuje się dużo dłużej. Więc w różnych punktach, nie wiem, dziennikarze zaczynają się tym interesować różnie, tak? Zaczynają się specjalizować też w tych tematach. Więc to jest ten system, gdzie my wszyscy musimy trochę nie obrażać się na siebie, że my jeszcze nie potrafimy tak na 100%, bo ja też nie potrafię na 100% być eko. No właśnie, mówiłaś, że zajmujesz się społeczną odpowiedzialnością biznesową od 15 lat, a na jakie pytanie ty ciągle nie znasz odpowiedzi? Kiedy możemy? No tak, to właśnie na warsztacie mówiłam, że mam po raz setny depresję ekologiczną. Wczoraj mi się zaczęła. Co musi się stać, żebyśmy radykalnie zaczęli zmieniać swoje podejście do wszystkiego, do kupowania? Moja depresja właśnie wynika też stąd, że gdzieś trafiłam w mojej bańce informacyjnej na artykuł mówiący o klimacie i musiałam wejść do galerii. I świadomie zaczęłam obserwować, weszłam w rolę badacza i zaczęłam obserwować po prostu ludzi i wróciłam do domu załamana. Znaczy widziałam, że to naprawdę poza mną nikogo nie obchodzi, miałam wrażenie, tak? Znaczy, to było mrowisko ludzi, którzy kochają produkty. To jest styl życia, który jest nasz, który nam mówi, że my będziemy, że my tak spędzamy czas, że my będziemy szczęśliwsi, jak my sobie coś nowego kupimy. I my się tak czujemy rzeczywiście. Więc to są nawyki, które naprawdę bardzo ciężko zmienić. Nie wiem, jak się... Kolejne pytanie jest też takie moje rzeczywiście, w jaki sposób firma, i myślę, że to jest największy problem. Wczoraj była masakra komunikacyjna jednej z bąbelkowanych wód tam kolorowych. Dwuczłonowa marka. Tak. Tak. Co pokazuje, czym jest brak systemowego myślenia o odpowiedzialności w korporacjach, bo od wielu lat boksujemy się z tym. Mówiła osoba, które współpracują też z korporacjami, z tym, że mamy bardzo mały dział CSR-u tak zwanego, albo tam jest oddelegowana jedna osoba z marketingu, która goni po prostu w piętkę, żeby przede wszystkim zrobić marketing, a poza tym I ten przykład ewidentnie pokazał, czym jest brak systemowego myślenia o odpowiedzialności, bo ta firma ma swoje raporty społecznej odpowiedzialności biznesu, ma swoją strategię, dużo tam się o tej odpowiedzialności mówi, ale marketing ma w ogóle coś innego w głowie, znaczy w ogóle nie myśli o odpowiedzialności, w ogóle nie wie, czym jest odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, moim zdaniem. I ktoś to też dalej akceptuje i produkcja pewnie ma też swoje cele i nikt tam nie myśli o odpowiedzialności i
To jest chyba moje największa taka zagadka jako doradcy czy badacza, kogoś, kto chce naprawdę pracować z firmami, żeby one były bardziej odpowiedzialne. Jak przekonać w firmach jakby i systemowo rozlać tą odpowiedzialność, bo to cały czas jest margines. Jeszcze pani Magda czeka na, bo jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego totalitaryzmu, konsumpcjonizmu i hedonizmu, jak to się mówi, fashion is lifestyle based. Jest taki ruch i dokument na Netflixie, który też Państwu polecam, o minimalistach. Ja go sobie już włączam 3 razy, ja chciałam kiedyś sobie polepszyć humor zakupami i on bardzo ładnie studzi te zapędy. My jesteśmy wychowani przez specjalistów od marketingu, podprogowo jesteśmy stymulowani, więc ciężko jest nam się na co dzień przed tymi wszystkimi komunikatami bronić. I Państwo zawsze będziecie żyć w takim paradoksie dobrych chęci i tego, jak zostaniemy zmanipulowani i złapani w te kleszcze marketingu i zakupów, ale ten ruch minimalistów i ta postawa jest bardzo ciekawą inspiracją i między innymi w tym też się mieści kupowanie rzeczy dobrej jakości, czyli to powiedzenie nie stać mnie na kupowanie tanich ciuchów, bardzo się sprawdza. Jeżeli mogę Państwu też powiedzieć, bo zawsze staram się dzielić z innymi jakimiś dobrymi rozwiązaniami, żebyśmy zawsze zakończyli takie debaty pozytywnie, czyli inwestowanie w dobrą, ciekawą, designerską modę, dobrą jakościowo, dobrą pod kątem kreacji, taką, której nam będzie bardzo żal się pozbyć i ją wyrzucić. Taką, która przeżyje różnego rodzaju zmiany modowe, zmiany, jeżeli chodzi o trendy w modzie. Czyli proszę sobie wyobrazić nawet taki żakiet Chanel. Wiadomo, że żakietu Chanel Państwo nie oddacie, raczej też nie wymienicie na swoje party, a raczej zostawicie dla córki albo dacie siostrze, czasami z mamą się nawet na jakiś ciuch wymienicie. To jest ta wysoka moda, która spowalnia konsumpcję, i też gwarantuje lepszą jakość, też bardzo często dosyć dobre zarobki, bo to nie jest fast fashion i nie jest wykonane ludzkim kosztem, przynajmniej w takim stopniu jak klasyczna fast fashion. Więc to jest taka jedna z takich uwag, jeżeli chodzi o fajne jakieś dobre rozwiązania dla świata. Ania, czy ty czujesz się aktywistką? Jak to jest być aktywistką i po co? Boże, ja się chyba całe życie czuję aktywistką. Znaczy nie, całe życie pewnie nią byłam, ale nigdy się nią nie czułam. Teraz mi się przylepia tą łatkę i bardzo mi z nią dobrze, bo mi się wydaje, że tylko w takich... Znaczy, ja w ogóle wierzę w rewolucję. Bardzo się cieszę, że Extinction Rebellion tutaj poszło pod oknami i żałuję, że nie mogłam być jednocześnie tu i tu, bo wydaje mi się, że trochę jesteśmy w takim momencie, to co mówiła Marta, a propos depresji klimatycznej i tak dalej, że mamy tak malutko czasu, że ja po prostu, ja wiem, że wszystko to, co wy mówicie, ma mega sens i naprawdę to jest wszystko bardzo dobre. Ja po prostu trochę nie wierzę w to, że te zmiany systemowe nastąpią, że będą na tyle jakby całościowe i na tyle szybko, że to jednak coś zrobi. Ja mam wrażenie, jakbyśmy właśnie cały czas, okej, my tu już wiemy, mówi się mega fajnie, fajnie, coś tam dogoniliśmy, zrobiliśmy 5 kroków do przodu, ale cały przemysł zrobił znowu 100. No i naprawdę jakby, czy ja się czuję, ale odpowiadając na pytanie, czy ja się czuję aktywistką? Nie wiem, mogę się tak czuć, bo ja po prostu czuję, że mam jakąś misję do przekazania i możecie mnie nazywać jak sobie tam chcecie. Ja nie kupiłam, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, jest bardzo fajna książka niedawno wyszła, Kod kapitalizmu się nazywa, Marcina Nadbiórkowskiego, który mówi o tym, że w zasadzie dzisiaj absolutnie żadna czynność, nawet okazywanie sobie miłości nie jest wyjęte spod kapitalizmu. Jakby wszystko jest zawarte w kodzie kapitalizmu, bo trzeba coś kupić, bo trzeba kogoś zabrać na kolację, trzeba za to zapłacić, itd., itd. I teraz jedyne, co możemy zrobić, to pomyśleć, jak trochę to zmiękczyć, albo jak trochę to ulepszyć, albo jak trochę wrócić do może jakichś takich starych metod, bo na przykład równoważenie w wielu aspektach to nie jest nic nowego. Jakby to jest coś, co robiły nasze babcie i mamy, to naszały, reperowały, szukały alternatywy itd., itd. To nie jest żaden trend. Ja nie lubię, jak się o tym mówi, że zrównoważenie i eko to jest modne, bo żeby trzeba powiedzieć, że to jest modne, żeby młode pokolenie to przyjęło. Też myślę, że oni już to przyjmują bez tego, powiedzą, jak powiedziałeś, że ma wpływ na ich przyszłość. To nie jest modne, to jest po prostu jedyny możliwy kierunek, czyli żebyśmy się po prostu opamiętali, bo tak nie można. I to, co mówiłyście, ja się czuję, jak po prostu wychodzę do miasta, jak po prostu na jakimś polu minowym. Tu aromy, tu marketing tam zapachowy,
tu taki, tu sraki, to zaśmiecone jest wszystko po prostu i komunikatem, jakby i wizualnym, i słownym, jakby ciągle reklamy ci nasze, kup więcej, kup więcej, kup więcej. Dlaczego w ogóle można takie reklamy robić? To jest tak jak ze śmieciami, dlaczego można robić kolorowy plastik, skoro on się nie nadaje do recyklingu? To po co w ogóle ktoś pozwolił go wyprodukować? Dlaczego można produkować ciuchy za koszulki za 10 zł? Dlaczego? Jakby dlaczego system pozostawił lukę, że można to zrobić? Jakby to jest dla mnie niepojęte zupełnie. I muszę powiedzieć, co mi się stało, bo dziękuję, że powiedziałaś o tych minimalistach, bo i znowu będę o tym mówić, od półtora roku nie kupiłam ani jednej rzeczy, również w firmie na dwie litery, ani jednej, naprawdę ubieram się tylko w Lumexach, ale nawet nie, już w vintage sklepach, gdzie można dostać naprawdę bardzo dobrej jakości przeprane rzeczy, które dziewczyny przynoszą w ramach komisu i tak dalej, i tak dalej. I po prostu donoszam to, co mam, policzyłam swoje rzeczy, mam ich razem z butami około 90. To jest wszystko i jakby żyję. Jest świetnie, mam więcej czasu, nie zauważam sklepów w ogóle. Bardzo się cieszę, że tu jest dużo przedstawicieli też dużo biznesu, bo jest i właścicielka super vintage sklepu, i jest właściciel ubrania do oddania, bardzo fajnego startupu, którym dzięki oddaniu ubrania możecie jakby też komuś pomóc. Jest Ola z Wersą. Więc jakby zamiast mówić o firmie na dwie litery, to myślę, że tutaj jest więcej firm do omówienia. Dziękuję bardzo. Aniu, jeszcze bym chciała nawiązać do tego, co powiedziała Ania, jak powiedziała Marta. Bo faktycznie w korpach jest trochę taki problem, nawet jeżeli chodzi o te działy rozwój i nowych technologii, tak? I tam R&D czy R&B i się śmieję zawsze. Natomiast oni mają problem, jak oni się mają umiejscawiać, bo oni na przykład mają fajną ideę, albo na przykład prezes mówi takie korpy, słuchajcie, teraz idziemy w rozwój, teraz idziemy w badania, teraz idziemy w ten CSR, tak? Nie mieli z CRM-em. I mówi, zróbcie coś. I oni tak naprawdę nie wiedzą, gdzie się ulokować, gdzie się spozycjonować. I nawet jeżeli mają świetne pomysły, jak łączyć się na przykład ze startupami, albo na przykład czują, że mają z jakimś odcinkiem problem i chcieliby coś z tym zrobić, to gdzieś później umiera strukturalnie. Więc ja się naprawdę w 100% przyłączam. Marta, do tego co powiedziałaś, że wydaje mi się, że tutaj korporacje to, co mogliby na pewno zrobić, to nie, że ulega tym trendom, że wszyscy mają CSR, to super, wszyscy coś badają i robią rozwój, to świetnie, tylko naprawdę gruntownie pomyśleć, jak w strukturze zawrzeć tego rodzaju dywizje i te dywizje w mojej ocenie powinny podlegać bezpośrednio zarządowi. No, a to nie jest najlepiej egzekwowana strategia. Dokładnie, a nie wtedy, że ten marketing biedny się bije i to, co Ania mówiła, aromaterapią i dźwiękiem i wszystkim po prostu cię mamy, wszyscy są najlepsi, najwspanialsi. Jak nas będziesz kupować, będziesz najzdrowszy, najpiękniejszy, no nie wiem, już jeszcze cały daj. Dobrze, i kończąc, podsumowując i nawiązując do Pani wypowiedzi, bądźmy najzdrowsi, najpiękniejsi, najwspanialsi, tylko z sobie. Dziękuję bardzo.